Witajcie. Jakiś czas temu robiłem film z AWO starszej. Witam wszystkich! Dzisiaj pokażę wam mój nowy zakup. No i to jest to moje nowe autko. Kluczyki są aż dwa. Nie wiem nigdy, który pasuje. Ten nie pasuje. Ten pasuje. Tak. Zobaczymy, jak odpali. Tutaj. Po dwóch dniach. Nawiewy. Nawiewy. Tak. Modlitwa kierowcy. Wszystko. Teraz muszę zrobić taki myk. No. Widzicie, tak to się robi. Tak robimy wtedy. Tak. Gdzie tak każdy kierowca powinien startować? Rano. Tak. Tak, tak. Tu mam wycieraczkę taką stojącą. Tak. Tak. Zobaczcie, że tu... Nie, to już jest takie brzydkie. Stereczka. Rano tak klepie. Jakiś taki wtryskiwacze, czy co tam? Nie wiem, co tam jest, czy ten... MPI, czy co to jest? Później chodzi tak cichutko, jak już na ssaniu nie jest chyba. Zresztą zobaczycie później. No i tak robię, bo oczywiście wiadomo, wycieraczki nie działają. Taki to jest pomysł. Patent. Tak. Czekamy, aż trochę się ciepło zrobi. Niech się zagrzeje. O kurde, do góry nogami. Światełka włączymy. O, od razu inaczej. Chodź. Tak, wycieraczki nie działają, ani z tyłu, ani z przodu. Wiecie, co właśnie zobaczyliście? Mycie za 2 złote. Tak się cieszę, już od, chyba od 5 czy 6 dni. No, tak się cieszę, jak z auta gdzieś, nie wiem, za 40 tysięcy złotych. Jak nie lepiej, nawet lepiej, lepiej, dużo lepiej się cieszę. Auto, jak już na wstępie filmu się dowiedzieliście, kupiłem od znajomej z pracy, tej, której kiedyś robiłem film z AWO i tak dalej, już tego nie będę poruszał.
zapytała mnie kiedyś, a ile warto jest Seicento? Ja mówię, jakie kurwa Seicento? Już niedawno Aveo, robiłem zdjęcia tam do sprzedaży i tak dalej, do firmy całej zrobiłem i tak dalej i tam ono tam od razu się sprzedało, ale jakie Seicento? No, oni jeszcze mają Seicento. I to Seicento jest rocznik 99, chyba jest pierwsze Seicento jakie były, chociaż Kowalski takich rzeczy nie musi wiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest jedno z pierwszych Seicento, jakie w ogóle weszły na rynek. No, 99 i 2011 kupili tego Chevroleta Aveo i tego nigdy nie sprzedali, też go mieli. I chyba od 2011 nim nie jeździli. No nie wiem w ogóle jak to było. I też stał w garażu, tylko na działce w garażu, a tamten stał w tym garażu, gdzie ostatnio byliśmy. Na filmie widzieliście. Ale teraz już tego Seicento stamtąd wziąłem, no. No ja mówię, no nie wiem ile może być warte, no tam sprawdzę, no mówię ile tam, 2000, półtora, mówię, no pff, ile to może być warte, nie? A ona mówi tam, że ona tam włożyła i coś tam, wiadomo, pokrowce nowe kupiła, bo chciała jeździć, ale już jest starsza osoba, tam już tak dobrze po 60 i no i się boi, tak nie będzie jeździć, bo myślała, że tym Seicento będzie jeździć, go porobiła i tak dalej. No i ja mówię, no mnie by się taki samochód przydał właśnie w takie zimowe czasy, że mi się na pieszo nie chce chodzić i w ogóle jak nie mam samochodu właśnie tego drugiego, bo tego Hyundai'a sprzedałem, to nie będę chodził teraz, to córki nie mam czym odebrać, zabieść, tam pieszo chodziła, jak padał deszcz czy coś, no mówię, no by się przydał taki właśnie na deszcz samochód, no i pojechałem i kupiłem ten Seicento. Szukałem tego garażu, chociaż byłem już tam dwa razy w życiu, to chyba z godzinę chodziłem z kluczami, bo pani była w pracy, tylko mi klucze dała i szukałem tego garażu i się pytałem, tu taki był i taki, nikt nic nie wiedział, tam nie ma wspólnoty garażowej, też milion garaży jest, ale w końcu udało mi się znaleźć, oczywiście tam wchodzę, zapalać to tam amen w pacierzu, zero od zewu, ale miałem ze sobą kable, podłączyłem samochód kablami i tyk i chodził faktycznie, no faktycznie cholera chodził, no mówię, kurde, jeszcze akumulator, już tyle pieniędzy dałem za dużo, mówię, kto by to dał tyle kasy co ja za ten samochód. No tak, bo ja widziałem tam nawet w internecie tańsze dużo i taka źle nie wyglądały te Seicenta niż ja za tego dałem. Albo zapaliłem, tamten samochód musiałem odstawić tak gdzieś, o jakbym tu poszedł, a gdzieś tam daleko jak ta przyczepa, odstawiłem ten swój samochód, żeby tym wrócić do domu, a później tam może ktoś mnie podrzucił po ten drugi samochód. No i odstawiłem, pieszo przylazłem do tego garażu, ten cały czas chodził, wyjeżdżam, pam, bo to sprzęgło się nie zda, zgas, zapalam, nie ma. Znowu zapierdalam pieszo po ten samochód, znowu podłączam, mówię, ja pierdzielę, to już jest kaput akumulator. No i drugi raz zapaliłem i jakoś mi się udało, że później mi nie zgasł i dojechałem do domu. 3 godziny czy 4, jeszcze trochę tu pół paliwa było, 3 czy 4 godziny go zostawiłem, żeby chodził. No i niby później zgasiłem, zapaliłem, no to znaczy, że się coś tam naładował. No i faktycznie teraz przez 3 dni codziennie rano zapala, także ten akumulator nie jest taki zły. No to dobrze, bo by mi samochód o 30% podrożał z tym akumulatorem. Co najmniej. No. No i tak właśnie kupiłem to Seicento. Od zawsze o takim marzyłem, tak w sumie o Cinquecento marzyłem, bo kiedyś mój tata miał Cinquecento, jeździliśmy w góry, całą Polskę objeżdżaliśmy w góry, wszędzie jeździliśmy Cinquecentem. Cinquecentem 94 rok, czerwony kolor. 900. Tu ja nawet nie wiem do dzisiaj, czy jest 700 czy 900, ale chyba podobno nie było 700 w Seicento, także się cieszę. 900 jest! Dobra, zobaczymy teraz jak ten samochód wygląda, wam dokładnie pokażę. Wezmę sobie czapkę, może nałożę. Dobra, tu się nagrywa. Zrobimy taką rewizję. O, odejmij, to chyba będzie do dupy. Podejmij na biało. O, i tak on wygląda, widzicie? Tak się byle jak umył. Ale tak on wygląda, on w ogóle ma ciężką historię. On 11 lat temu spotkał się z łyżką koparki. Łyżka się wychyliła, pff, tak. I tu widzicie, całego go uszkodziła.
Ja tutaj kupiłem zaprawkę i zaprawką zrobiłem to. A zresztą wam wszystko powiem, bo już tak trochę porobiłem. Z 2-3 godziny sobie tutaj dałem. I tutaj przez maskę tak przeleciały przez ten błotnik, nie? To jest malowana maska, błotnik. Tak, reszta to tam jest oryginalna. Nawet szyba jest oryginalna, zobaczcie. Tutaj jest dziura, a mimo to się nie uszkodziła szyba. Ale najfajniejsze jest tutaj, tu była goła blacha. Zresztą zobaczycie na zdjęciach jeszcze z telefonu. I przez 10 lat żadna rdza tego nie wzięła, nie? Jakie to są blachy, jak to dobry jest ocynk. To jest normalnie się w głowie nie mieści. A jeśli chodzi o tą zaprawkę, no to też są takie rysy. Może to teraz będzie widać. Ale jeszcze nie kupowałem zaprawki do tak taniego samochodu, że no dosłownie zobaczcie. Tutaj w środku między tym kolorem się prawie nic nie różni, a tu wszystko białe było. Tak Fiat ma dobrane zaprawki. Oczywiście jeszcze wszystkie koła takie były. Może nie były takie, że takie tempo zardzewiałe, bo zobaczcie, ładnie są płaściutkie, ale takie były całe no, koła były takie, no, takim nalotem, no. Brzydkie, takie paskudnie, no, że aż wstyd jeździć po prostu, nie? Później jeszcze odżałowałem, ale zobaczcie, co to za moja robota jest, a gówno ta moja robota. Jak już teraz umyłem i już odpada. Tutaj już mam biały punkt, to chyba pisakiem trzeba zrobić. Jeszcze z taką strukturką te wszystkie zderzaki objechałem. I przedni, i tylny. Opony trochę tak delikatnie tylko pomalowałem, prawie co nic. O, i tylny też. A ten przedni jest taki podejrzany, bo on już miał takie odpryski. Kurde, się nie przyjęło, to będzie trzeba powtórzyć. No cholera macie. Tak odleciało, nie? No jestem w szoku. Patrzcie, chyba nowy znaczek. W 99 chyba takich nie było, co? No i widzicie, czarne tablice, no jakże inaczej, bo to tylko jeden właściciel od nowości. Kurde, jakiś ptak mi tutaj wali. Co to? Gwęk, gwęk, jakiś... No dobra. Opony to są chyba takie stare jak samochód. Tak, są tragiczne, że lepiej nie gadać. Te opony. Ciekawe, czy mają jakąś DOT. Nie, bo to jakieś YKO07, nie wiadomo jaki rocznik tych opon. Ale patrzcie, tutaj pęka już mi. No nie wiem, czy z 2 lata pojeżdżę na nich. Chyba nie. A tu są nowsze, to będą lepsze. Są takie ładne, jakie Winter 2. Firestone. No, te są nowe opony. 2005 rok, 05. No to tu mam nówki z przodu. Z 2005, tamte to pewnie z 99 będą. Kurwa, mi się nie zdziwił, że są 99. Poważnie. Jak ktoś umie czytać te doty. A, patrzcie, tu mam inną oponę. Tutaj mam może każdą inną. Continental Conti Contact 3? A tu co jest? Ja pierdolę, tu jest Cum Hosolus. Zajebiście. Z tyłu każda opona inna, ale ta jest nówka, bo 2,8 rąk. Z ładnym bieżnikiem. No ale... Na co chcę wam zwrócić uwagę, że tu praktycznie, gdzie coś ktoś nie uszkodził, to żadnej rdzy nie ma. Spójrzcie sobie sami na ten dół. Tego nikt nie konserwował nigdy ani nic. Tu wszystko jest. Z drugiej strony, no ktoś gdzieś tam najechał, czy gdzieś coś jest zniszczone. Trzeba było to jakoś przekonserwować. No ktoś tu uszkodził ten próg. Zobaczcie, tu wszędzie zdrowe jak ryba, a tu ktoś gdzieś się zawiesił na krawężniku, jakieś łajca. Już tak mówię, tak cała podłoga tu wszystko. Zobaczcie sobie nawet te zamieszenia rzeczy. Jak to fajnie wygląda. Teraz wam pokażę silniczek. Ale szukałem kiedyś, tutaj taka wajchetka jest, a szukałem i jak głupi, żeby ją znaleźć. No teraz już tak nie cyka, tak się rozgrzał ładnie. No to takie cykanie, jak jest zimne, to tutaj z tego, z tej góry, to mocno słychać. Ciekawe, co to robi. Najbardziej się zastanawiam, jak do tych wycieraczek dojść. Jak one są tam za tą blachą. To wszystko tutaj trzeba to zdjąć, czy co? Kurde, tam jest sztywne. No tak, on się przesuwa. No i tak on wygląda tutaj. Mokry od tego mycia.
płynie. Jest. No. 13, czyli 10 lat temu miał 10 tysięcy mniej przebiegu. Niż dziś. Tutaj to wszystko tak nie leży, no bo ten ta łycha wzięła. No niestety taki piękny nie jest. To by było wszystko. Ja w to witam, to... Ładny dźwięk. Zobaczcie, jak dam gazu. Tak czyściutko chodzi, że oho. Tutaj nawet nie wiem, jak się te siedzenia. O, nie idzie, widzicie? Nawet ich odwrócić w drugą stronę. Radio też mi nie działa oczywiście, bo jakże inaczej, za te pieniądze nie może radio działać. Fajne głośniki są pochowane tu. Schoweczki, nie schoweczki. Pokrowce Pepsi GT. Jest zajebiście. Jestem tak z tego samochodu szczęśliwy, że nie wiem. 2 lata to myślę używać. Kurde, jaki dźwięk silnika. Mało jaka benzynka taki ma. Się nie dziwię, że młodzi to upalają. No i taki to jest pojazd. Taki to jest pojazd. Śmigło mi chodzi, bo słyszę do wentylatora. Także zobaczcie, i przyspiesza, i jedzie. Też tak trochę pływa. No zobaczcie, to chwila, moment i jest 60 na godzinę. Nigdzie mnie nie ściąga. Prosto, ładnie jedzie. Słychać tylko te opony tutaj. Tu jest jedyna niedogodność, to są te oponki. Ja tak gdzieś kupił takie 4 opony z felgami już gdzieś, jak komuś by zostały. Z jakiegoś nowszego rocznika, takie zimówki fajne. 145 takie, wiecie, nie? Na 70. Coś takiego, 13 cali, tak do 200 zł. 250. Nawet widziałem, są, takie bywają, tylko daleko trzeba jechać, a wysyłka trochę jest droga, to tak już. Przekładki też są drogie, to już też 30% samochodu wartości przekładka, także to też nie wchodzi w rachubę na razie. No i tak się jedzie, normalnie się jedzie. Pamiętacie, takiego Alto pokazywałem, bo wcześniej też miałem taki mały samochodzik, bo ja lubię takie małe samochodziki. Jestem taki, wiecie, zboczony trochę i lubię te małe samochodziki. No. I miałem to Alto i ono tam było warte z 10 tysięcy, może 11 powiedzmy. I powiem wam, no czyli to z 7, gdzie to 7, nie no. No ja, może z 7 razy więcej warte jak te Seicento. Albo 8, 7, 8 razy więcej jak to Seicento warte. A nawet niech będzie 10 razy więcej warte w sumie. 10 razy. I powiem wam, no a jedzie się tym, może z 2 razy gorzej? A nie 10 razy gorzej? Naprawdę? Wspomagania nie ma, a kierownica tak lekko chodzi, że ho, ho, ho. Proszę bardzo. Na tej piąteczce szybko można sobie jechać. Rzucić, o, 50 na godzinę, piąteczka. I zajebiście jest. Tylko tu na ręce nie mam miejsca, na ręce tutaj. To jest jedyna rzecz, która mnie tutaj nie podoba się. W tych małych samochodach typu Aygo, tamtego, to na ręce to są miejsca. Na łokcie tak zwane, na łokcie. A tu nie ma miejsca na to. No i tylko tu mam taki problem w sumie w zasadzie, no oprócz tych opon, które no powietrze nie schodzi i tak dalej, a miały tylko jedną atmosferę, jak do domu dojechałem. Wszędzie takie placki stały. No to ładnie napompowałem i sobie teraz trzymają fason. No, jedynie te wycieraczki i te opony to taki największy tutaj problem. No tak, autko jak marzenie. Przegląd chyba w lato był zrobiony. Tam taki kolega z pracy jechał, bo to jest też tej pani zrobić. Jak miała jeździć. Jeszcze to i przegląd.
przeglądy, wszystko porobiła. No i tak jak widzicie, co się źle jedzie. Jeszcze radyjko by było i w ogóle. I by było gitara. Będę jeździć. I to ze 2 lata będę jeździć. Widać, że rdza tak szybko nie zeżre tam, to zakonserwuję. Ten próg, w ogóle wszystkie progi wezmę tam, obsikam. Byle czym, tam na czarno, żeby to zawsze co coś na zimę da. Także zrobię to, zrobię! No, taki jest mój fan i tak się cieszę, że łohoho! A byłem już tak wkurwiony, jak tam ten akumulator i w ogóle tak zobaczyłem, mówię, kurwa, że tak jak włączyłem, to tak tak to tyka, co teraz tak powoli, jak już jest ciepły, to tak mocno tykało, mówię, co on tam już panewki chyba, to już jakiś złom jest, co ja tu kupiłem, co ja tej kobicie chyba powiem, że nie chcę. No ale tak ten akumulatorek zadziałał, to tamto, tego, tamtego, oponki napompowałem, chociaż wiadomo, no są to dupy, jak już widzieliście opony. I stwierdziłem, że no nie, no to w sumie fajna fura jest, ani nawet za dobrze nie zżarła, to tu Mazda czy tam coś taka, co miałem kiedyś, no piękna ta Mazda była, to wszystko już chciało zeżreć, no tu mówię, to jest gitara. I zobacz, jak ja sobie jadę i tu właśnie tędy jeżdżę do szkoły, córkę zabieź ją i przywieźć. Jak mam w autobusach przerwę, tam akurat często mam takie, że mam taką okazję. Bo ja robię od 4 rano do 18 codziennie. To tam mam w środku trochę czasu. Wtedy to nie ma wyżu. To mamy przerwę. No. To trochę sobie tak wyczyściłem, odkurzyłem. No tak. Taki bardziej znośny jest, bo to był taki, no był zakurzony i w ogóle, no. No i się tak bardzo z tego cieszę, no. Wątpię, czy kogoś będzie ten samochód jeszcze interesował, jak mam, że mam go pokazywać. Ale może za 2 lata, jak będę go sprzedawał, na pewno jeszcze dofinansuję go, może jeszcze będzie fajny wozik całkiem. A wierzę w to, że jeszcze za 2 lata to z tego samochodu też będą ludzie, bo widzę sam ten potencjał. Aha, nie mówiłem o przebiegu, 133 tysiące, no to i tak dużo, to nie mało. To nie jest mało, no ale... Znam takie auteczko z tym silniczkiem w gazie, co miało 360 tysięcy w gazie. Także, o kurde, jakie mocne hamulce. W ogóle hamulce są takie, jakby ktoś je kiedyś robił niedawno. Tak mocne hamulce, że się nie da uwierzyć, że w Seicento stary się wsiądzie i będzie tak hamował. Już mi się rezerwa pali, to mnie to bardzo boli. Oj. Chciałbym, żeby tak w 8 się na tych krótkich trasach zmieścił, ale... Czuję, że to będzie 10 co najmniej, bo to na tych krótkich trasach to nie ma szans, żeby mało samochód spalił. No ale może się uda. 8 to by było idealnie. Oczywiście go też sprawdzę, ale to nie wiem, czy wam to pokażę, bo właśnie nie wiem, czy będziecie chcieli oglądać dalsze przygody tego Seicento. A mówię właśnie, że będę go miał 2 lata i tak wtedy go dopiero pokażę wam i może opowiem, jak to przez 2 lata było i tak dalej. Z tym samochodzikiem u mnie. Jak to w ogóle? Jak to minęły te 2 lata? Jak jeszcze będzie kanał? No jakbym jakieś może pieniądze mi przynosił ten kanał w końcu, jakieś grosze chociaż. Bym miał jakichś subskrybentów, widzów tak naprawdę bym miał, bo tak w ogóle nie mam, wiadomo. Jak sami widzicie. To bym nawet komuś to za darmo oddał, jakiemuś chłopakowi czy jakiejś dziewczynie takiej, co nigdy samochodu nie miała albo tam prawo jazdy zdała i nikt jej tam nie kupi, no to bym taki może by jeszcze do szyku by był tam przez te 2 lata, coś tam się doinwestuje i fajnie by było, bym miał takie zajebiste, bym miał poczucie, że komuś samochód dałem, tak jak Budda bym się czuł, chociaż Budda to robi loterię i on więcej zarobi niż dał, ale a ja bym tutaj dał naprawdę swoje pieniądze. Jest plan. No i teraz go jadę zostawić, bo ja go nie trzymam pod domem. Tylko właśnie jak z autobusu. Autobusem przyjadę, no to się do niego przesiadam. Miła w dotyku kierownica jest. Zajebiście.
na dziurach, to nawet tam jakieś takie stukanie, ale to takie nie, że coś luźne, tylko takie normalne. To w samochodzie, że taki jest. No, przegląd tam ponoć przeszedł bez problemu, także nie jest tak źle. No, te hamulce same za siebie mówią, hamulce najważniejsze. Nie wiem, jak z tymi oponami było. Diagnosta chyba nie zauważył. A może mają takie same bieżniki? No tak mówmy, że mają takie same bieżniki. Dobrze, dziękuję wszystkim za uwagę. Ach, kurde, jaki zryw. Do zobaczenia w następnych filmach. Jakby wam się podobał film, byście chcieli oglądać taki film. Takim. Ja miał dużo wyświetleń, to bym do Chorwacji tym pojechał. Bym miał frajdę. Samochód za darmo prawie i do Chorwacji bym pojechał. No. Ale jest fajny, nie? Cena w sumie butów takich na motor. Takich dobrych butów oczywiście. RK. No i tak sobie będzie stało. Na pewno jutro odpali, skoro dzisiaj jeździłem. Tu wiemy, radyjko chociaż nie działa, ale może prąd pobiera. Żadnych luzów, nic nie ma. Ręczny nawet działa. Chociaż go nie zaciągam. W starych samochodach to... O, to jedyneczkę włączę. No, to do usłyszenia wszystkim. Do zobaczenia w następnych filmach.